poprzednim odcinku. To idzie tutaj. Mhm. Następnie to... Co ja tu kurde robię? A teraz kontynuujemy. Kokitiego tu nie ma. Cóż, był, by nie chaos. Coś ty myślał? He? Martwisz się o kogoś jego, nie? Też się martwimy. Czekałem wszędzie, ale nigdy go nie mógł znaleźć. To pewnie, jest mistrzem chowanego. Nie mógł uciec sam, nie? Nie, tak długo jak mam dokumatu jest. Nie myślisz, że to możesz... Jak powiedziałem, zapomnijmy o nim, tak czy inaczej. Słuchaj, Takashi, muszę wam coś powiedzieć. Kaito ma pomysł? To trochę dziwne z Kaito teraz, ale powinien wysłuchać. Jaki jest twój pomysł, Kaito? Brakując pewności siebie, Kaito odwrócił swoje oczy ode mnie i rozejrzał się. No to, że Monokumy tu nie ma. No, nie obchodziło mi, by mnie gdyby był. Kaito rodzi się do nas i jego ekspresja się zmieniła. Nie mówiłem wam gości wczoraj? Wydostanę was stąd. Ale aby to zrobić, potrzebuję waszej pomocy. Więc proszę, pomóżcie mi. Co? Podobno pomóc goście, musicie ze mną pracować. Trzymaj się, o czym mówisz? Pracować z tobą? Jak to? No, walczyć z Monokumą ze mną. Walczyć z Monokumą? Teraz jest nasza szansa. Skoro Monokupsy zniknęły, Exialsy, którego bronią, nie ruszają się. Teraz jest nasza szansa, aby kopnąć w dupę Monokumę. Walczyć z Monokumą? Rozumiem, to musi dlaczego Kaito szuka broni. Ale Monokuma prawdopodobnie ma więcej zapasowej części. Nie będzie to pożyteczne, nieważne jak bardzo go pozlejemy. Wtedy musimy zniszczyć wszystkie je, nie? Aż nie będzie żadnego. Ale nie wiemy, ile Monokupsów ma w rękawie. Nawet bez Exarcji, ta akademia jest wciąż pod jego kontrolą. Wtedy pasuje ci to, jak jest teraz? Naprawdę chcecie kontynuować tą dobrze uczą grę? Pasuje wam to? Jest sposób, aby to zmienić, to walczyć. Jeżeli chcemy to zakończyć, musimy walczyć. Jeżeli teraz nie wstajemy, to kiedy? A nie mam myńko, kto może walczyć, jak Gonta czy Tenko. Wtedy ja będę walczyła za nich. Co? Ja znam. Wiem, że zabójca nie powinien tego mówić, ale jestem chora o to całe zabijanie. Maki? No to zróbmy to. Hej, Kipo, ty też? Mój wewnętrzny głos prowadzi mnie, który mnie prowadził, nagle przemówił do mnie ponownie. Powiedział, teraz jest czas, aby stanąć i walczyć. Może jest pieczny z powodu tej akcji, ale chcę uniknąć przyszłych ofiar. Wtedy zadecydowałem, że będę walczył z Monokumą. Nie! Będę czekał na te słowa. Bardzo dobrze, użyję ci swojej mocy. He? Naprawdę czekałaś? Nie chcę stracić więcej przyjaciół. To jest o wiele bolesne niż stracenie samej siebie. Dlatego będę walczyć. Nie boję się Monokumy. Dobra, ja też. Nie możemy pozwolić, aby ta gra o zabijanie się kontynuowała. Pójdziesz do więzienia też, Shuichi? Zamierzasz dołączyć też, prawda, Shuichi? Jakim cudem czytałem Jay zamiast Join, to nie wiem. Tak, racja. No to się zgodziliśmy, zadecydowane. Dobra, pokonajmy Monokumę. Tak, pokażmy mu, z czego jesteśmy zrobieni. No, nie będę nawet używał mojej magii. Nie, myślę, że jeżeli chcesz używać magii, to teraz nasz czas. A kiedy chcecie zacząć? Mi pasuje nawet teraz. No, nie przesadzajmy, ponieważ to będzie ostatnia bitwa. Powinniśmy być pewni, że jesteśmy przygotowani. Przygotowani na co? Przygotowani na walkę oczywiście. Cóż, ja zajmę się tym dla was, goście. Więc robisz przygotowania, ale nie możesz czyścić po sobie? No, skoro byłem osobą, która to przyniosła, to mam już rzeczy przygotowane. Więc goście, przygotujcie samych siebie mentalnie. Walka będzie dzisiejszej nocy. Kiedy będzie czas nocny, chodźmy na salę gimnastyczną. Ale ją zamykają. Na czas nocny. Hello. Po tym, jak zjedliśmy śniadanie i przygotowujemy się do naszej ostatniej bitwy, rozdzieliliśmy się jak na terasie i wróciliśmy do naszych pokoi. Hello! Sala gimnastyczna jest zamykana. No chyba, że przed salą. No to mów przed salą, a nie na sali. No, on powiedział w sali. No tak. No. No kurwa, o co chodzi? Walka z Monokumą. To prawda, że to nasza szansa, ale... Czemu jestem taki niepewny? To ponieważ Monokuma prawdopodobnie jest o dwa kroki przed nami. I Kokichi też. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby nas ignorował. Musi coś planować. Musimy być uważni.
Aha. Ale Rantaro też miał bombę przy sobie, więc... Znaczy bombę w tym... do pokoju, więc może faktycznie jest jakimś zabójcą z origami. Mak jest jedyną osobą, która może walczyć. Na się, czy na pewno będzie okej. Okay. Powinien pójść co mówi? Sorry. Wybacz, jestem taka negatywna. To negatywna w sensie, wiecie, zła, znaczy zły nastrój. Znaczy co? To jest szansa, której nie mogliśmy mieć wcześniej. Zrobić co najlepiej, aby uważać. Cały czas daje jej to samo. Ej, co Mugi? Kiedy pierwszy raz ustaliłaś, że lubisz robić cosplay? Znaczy tworzyć. Co? Skąd to wyskoczyło? Jeżeli nie chcesz mówić, nie musisz. To nie tak, że nie chcę, to po prostu trochę żenujące. Co Mugi się zarumieniła i dała swoją pięść na swój policzek, myśląc. Gdzie zacząć? Od młodego wieku kochałam ubrania, które były cool i słodkie. Anime były pełne ubrań, jak to, więc każdy weekendu patrzyłam... Byłam przykle na telewizora. Pewnego dnia ewentualnie nauczyłam się, że jest taka rzecz jak cosplay. Także jak to zrobiłam, poszłam i sekretnie zrobiłam outfit mojej ulubionej postaci. To wspaniałe! Zrobiłaś je tak od początku? Nie, było zbyt ciężko, by zrobić samemu, więc modyfikowałam istniejący. Ale nawet jeżeli jak zrobiłam, nie miałam pewności, aby go ubrać na takie, wiecie... na pyrkon, na jakieś takie imprezy. Nawet wtedy chciałam, aby ktoś to zobaczył. Rozumiesz to uczucie? Tak, myślę, że tak. Pracowałaś bardzo ciężko. Prawda, prawda? Ludzie po prostu mają takie ochą chęć pożądania, żeby ktoś ich docenił. I tak, dałam to na internet. Myśląc też teraz, pokazanie ubrania, które jest takie żenujące. Sumugi się tak rozpacza, rozumiem jak się czuje. Ten fandom był pełen miłych ludzi, więc nie śmiali się ze mnie. Właściwie pewni cosplayerzy powiedzieli, że to dobre jak na pierwszy raz. Ten komplement wystarczył dla mnie, ale... Nie powiedzieli, że chcą, abym nosiła to i abyśmy poszli razem na takie spotkanie. A dla mojego zaskoczenia... Byli bardzo sławnymi cosplayerami w tym fandomie. To prawda? I? Poszłaś? Oczywiście. Zabawne, że zabawnie niż sobie wyobrażałam. Nie mogłam temu pomóc. Uwierzyć. Oczy co mogli błyskają. To musiało być naprawdę wiele zabawy. Patrząc wstecz, cosplayer po prostu chce przyciągać ludzi. Do miejscówek z cosplayem. A ja mam wciągnięta to bardzo łatwo, ale wciąż jestem wdzięczna. I to był początek twojego elitarnego talentu, tak? Tak, gdybym nie została zaproszona, to bym nie była tą osobą, którą jestem teraz. Ja wciąż jestem przyjaciółmi z tymi cosplayerami. Chcę, aby widzieli moje outfity razem z nimi. Znaczy, chcesz z nimi robić? Albo... Takim to nie zostałam ustawiona? No taka zażenowana, sprawiłam, że słuchałeś tej zwyczajnej, nudnej historii. Kochałbym usłyszeć więcej, to dobra historia, jest okej, ja zapytałem. Chciałbym usłyszeć o tym więcej, te historie są fascynujące. He? Co? Powiedziałem coś nie tak? Nie wyobraziłam sobie, że ktoś, że powiesz taką zwrotkę spoza, że usłyszysz te zdanie spoza manki dla dziewczyn albo symulatora randkowego. No, wiadomo. Dzięki. Nie mogę, co powiedziałem. A, jej oczy znowu zapłysnęły. Jeżeli byś był w symulatorze randkowym, nie byłbyś najbardziej popularny, ale miałbyś fanów. Czy to komplement? Nie mam pojęcia. Też nie mam. A! Przełamanie czwartej ściany! Jezus, czemu nie zrozumiałem? Bo chyba tak jest, znaczy nie wiem. Mi się Saihara jakoś nie podoba jako facet. Znaczy jakbym grał KLD to... Ej, właśnie miałem dylemat, bo wiecie, jako Saihara nie przeszkadzałoby mi, aby zarywać KLD. Czy jako KLD chciałbym zarywać Saiharę? Znaczy wiem, że to dwie różne historie, tak jakby, nie będą rozmawiać o tym samym, ale wciąż. Czy chciałbym z Saiharą pogadać jako KLD? Kurwa, w ogóle z kim ja bym chciał pogadać jako KLD? Jezu, wpadłem w jakąś... Dobra, olejmy to, nie wyjdę z tego.
Mój mózg zaczął pracować na dwie postacie naraz, teraz już nie wiem, co się dzieje. Sumugi powiedziała mi kilka rzeczy o cosplayu, jakże historii, wróciłem do mojego pokoju. Kurde, czy jako Kaede bym zarywał Saiharę? Jest wciąż trochę czasu. Co powinien zrobić? Kurczę, nie wiem. No pewnie tak. Monokuma prawdopodobnie wie o naszym planie, nie? I dlaczego nie powinno zatrzymać? Może dają trochę przestrzeni? Powinien pójść co mogi? O, kiedy o tym myślę, to sprawia, że się denerwuję. Dlaczego mamy mieć zmiksowany sok tutaj? Czyli wypijemy sobie teraz jakiegoś soku po prostu, aby się uspokoić. Jak stawiasz, to nie mam problemu. Wypróbowałem jeden z koktajli co mogi w laboratorium. Jesteś na stópce. Nie troszkę. Kurczę, nie wiem, czy jej się spodoba ten urządzenie do foto. No dobra, zaryzykujemy. Niech mi ziemia, chociaż moment. No dobra, niech mi ziemia lekką będzie, mam nadzieję, że to zadziała. I... Tak! Myślałam, lubię zainteresowany wypróbowaniu cosplayu Shuichi. Ha? Wygląda, że cieszysz się o słyszeniu cosplayu, więc ustaliłam, że może chcesz wypróbować. No, jestem zainteresowany. Mógłbyś prawdopodobnie coś się ubrać, być może nawet być dobry w crossplayu. Już mi daje, ma dla mnie rozmiar? Hej, jeżeli byłbyś w cosplayu, czym chciałbyś być? Nie zgodziłem się czy coś. Jakim rodzaju postaci byś chciał być? Realistyczny szkolny uniform? Rycerz? Dziewczyno? Chyba uniform szkolny. Nie. Może dziewczyno? Tak od razu? Masz jaja, Shuichi! Ale rozumiem, że... jak bardzo chcesz być ubrany i inny, kiedy się przebierasz. Wiem, co znaczy, że chcesz spróbować cosplayu, prawda? Czekaj moment, ja wciąż jestem pewny. Kurczę, pokażcie mi Saiharę w stroju kobiety! Znaczy... W sensie, mam wrażenie, że miałem do wyboru teraz 3 CG, więc no. Może byłbyś bardzo dobrym Shizu. Cóż, oprócz tego głosu, twoje oczy zgadzały się z Geno. O, albo Mikazuki też może być dobry. Naprawdę, już mnie w kogoś pasowuje. A myślę, że jesteś jak Kanata biały? Prawdopodobnie był najlepszy. Kanata biały? Z tego pokazu, w który gra z rana? To wiesz o nim, Shuichi? No, lubiałem to. Co? Serio? Co za super przypadek? Przypadek? Nie sądzę. Hej, Shuichi! Sprawiałbyś mi ubrał się w katanę, znaczy w strój katany, więc robimy cosplay. I idziemy razem na spotkanie tam takie cosplayowe. Serio? Prawda jest, że pierwszy odczyt, który zrobiłam, to był cosplay katany. Kanaty. Więc ten cosplayer, który chciał to nosić, to był chłopak? Nie, to była dziewczyna, która była dobra w cosplayowaniu jako faceci. Ale oprócz tego, nie myślę, że nasze smaki byłyby takie inne. Wow! Zanim zareagowałem, Tsumugi zapała ją dłoń i machała nią w przód i tył. Ale później jeszcze spotkałem kogoś, z kim mogę tu porozmawiać o tym. Naprawdę się cieszę. To ubranie zwróci mnie do moich korzeni. Jestem super podekscytowana, że mogę to zrobić. A zobaczyliście, że ona ma oczy jak Nagito, kiedy się tak podjarowuje? O! Kiedy zrozumiała, że trzyma moje dłonie, zarumieniła się i się uspokoiła. Ale nie puściła? Znaczy... What? What? Aha. Wybacz, podtytowałam się, skoro znalazłam kogoś, kto mnie lubi.
Ej, to tylko... dziewczyną, która lubi cosplay, ale zrobię co tylko mogę najlepiej dla ciebie, Shoichi. Więc nie chcesz do mnie dołączyć? Nauczyć cię na temat świata cosplayu, Shoichi. Ten błysk w jej oczach wrócił. Tsumugi zaprosiła mnie do świata cosplayu. Świat, który kocha tak bardzo. Więc po prostu pokiwam głową na tak. Okej, Tsumugi. Jej, kiedyś znowu wystaniemy. Chodźmy razem na takie spotkanie, to obietnica. Tsumugi znowu zaczęła machać moją dłonią w przód i tył, uśmiechając się. Obietnica. Obietnica, którą zrobimy, jak się stąd wydostaniemy. Tsumugi, ja dotrzymam tej obietnicy. Mamy teraz taką więź. Jak cosplay, hm? Przypuszczam, że nie zawoli spróbować. Miłość 2D. Pardon? Tsumugi i ja spędziliśmy kilka godzin fangirlując na temat cosplayu ze mną. Wiedziałem, że kłamała! Wiedziałem, nie ma białej bielizny, ma w czarną! A, potwierdzone info. Tsumugi ma czarną bieliznę ze wzorkami. Monokuma tam nie ma? Co to było? No. Czy plan zadziałał? Powiem pójść na psychodiagnostyczną. Jestem pewny, że każdy się tam zebrał. Dobra, co mi dał jej talent? Znaczy spotkanie z nią. Pewnie już więcej free time'ów nie będzie. Kilka panelów może być pełnionych od początków. Efektywne w trakcie zamykającego argumentu. Dzięki. Nie wiem, czy tego użyję, ale... Zależy ile punktów. Jak z 10 odpada, jak 4, to okej. Okay. Mogę się depnąć? What? Okej, okay, każdy tu jest, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Czy to bronie? Poszedł do mojego laboratorium wczoraj, aby znaleźć jakie bronie mam, a wrócić przeciwko Monokumie. No, prawda. Raczej, zacznijmy. Wykoście, abyście byli gotowi. Nie masz na myśli gotowi na śmierć, prawda? Co nie? Mam na myśli gotowy do walki i wygrania, oczywiście. Gotowy do walki i wygrania? No. Zrobimy wyzwanie, wyzwaliśmy go wiele razy, ale nigdy nie działało, nie? To ponieważ podaliśmy się. Ale tym razem się nie poddajemy, ponieważ to nasza ostatnia szansa. Pokonamy Monokumę i zakończymy tą niedorzeczną, zabójczą gry. Co za głupiec, ja planowałem zakończyć tą grę w zabijanie też. Jak usłyszeliśmy ten głos, odwróciliśmy się naraz i zobaczyliśmy jego, stojącego przed nami. Jego. Kurwa, co to jest? Bez kitu. Skąd on ma te młoty? Kokichi? Wiecie, też myślałem na temat, jak zakończyć tę grę o zabijanie tak szybko jak to możliwe. Ty mały, czemu ty? Nie czemu się gnębił tobą. Przynajmniej, jeżeli nie chcesz być... zwierzyną tej małej dziewczyny. To jest... To bomba? Ma bomba? Dokładnie tak, co oznacza. Jeżeli chcę wybuchnąć te kawałeczki, wtedy słuchajcie, co chcę wam powiedzieć. Czekaj, co miałem wam powiedzieć? Jesteś osobą, która miała coś mówić! Ty mały, co ty zamierzasz zrobić z tą bombą? No tak, miałem wam powiedzieć mój cel. No widzicie. Widzicie, jak to mówi w zasadach, że gra zamianie będzie kontynuowała się, aż tylko dwójka pozostanie. Ale nie wspomniał, nie słonina, jak wielu można zabić, nie? Co? Więc jest pytanie dla każdego. Kto chce przetrwać ze mną? Tylko nasza dwójka. To niemożliwe, ty... Czy masz zabić nas wszystkich tą bombą? Ty dlatego chciałeś zakończyć grę o zabijanie. Na ten sposób, jaki chcesz zakończyć. Myślałem, że może będę zabić każdego, oprócz mnie i jakby drugiej osoby. Zabić każdego? I to zrobię. Mógłbym zakończyć grę o zabijanie i wciąż bym
posłał się do sali szkolnej, nie? Dobra, kto chce żyć? Kto pierwszy się zgłosi, ten pierwszy wychodzi. Liczę do trzech. No, niech policzy do trzech. Pierwsza osoba, która podniesie dłoń, wygrywa. To jest chyba żart. Czy się nabijać? Kto by się zgodził do tego planu? Nawet jeżeli zagrozisz, aby mnie zniszczyć, nie mam intencji, aby być manipulowany tobą. Przez ciebie. Bój się umierania, a nic dobrego nie przyjdzie od przetrwania z ciebie. Tobą. Ja także. Nie chcę przetrwać z kimś takim, kto zrobi taką rzecz kącie. Chciałbym cię raczej zapić. Rokichi, ty tego łapiesz. Nie zrobimy tego, co ty chcesz. O, co zaskoczenie. Nie myślałem, że to pójdzie dokładnie tak, jak przewidziałem. Co? Kłamałem na temat zabicia każdego. Chciałem przetestować waszą determinację. Kurwa, 2 lata tego nie mówiłem. Chciałem przetestować waszą determinację. Determinację? Chciałem zobaczyć, czy jesteście zdeterminowani. Tak bardzo, aby zakończyć tę grę o zabijanie. Więc pracujmy razem. Możemy użyć tej... elitarnej broni przeciwko Monokumie? Elitarnej broni przeciwko Monokumie? Co to jest? Czy ta elitarna broń przeciwko Monokumie to te moty? Ogarnij, nie ma powodu, aby go słuchać. No dalej, wysłuchaj mnie. To także... Memento Mio, znaczy pamiątka... Tak, pamiątka. Pamiątka Mio? No, nazywają się elektromotami. Są o czymś, co poprosiłem Mio, aby stworzyła. Są bardzo konkretnym urządzeniem, które połączają każdą elektroniczną machinę, którą dotkną. Wyłączają elektroniczne machiny? Obstawiam, że to liczaki, bo też. On byłby pomocny przeciwko Monokumie, nie? He? Pomocny przeciwko Monokumie? Hej, jak ty wiesz, że będziemy walczyć przeciwko Monokumie? No, wydarzyło się, że ukrywałem się na stówce, kiedy słyszałem, jak dyskutujecie. Fakt, że ukrywałeś się tam, nie oznacza, że to był przypadek. Ale ja byłem tak wciągnięty, że usłyszałem, że chcecie podjarane, jak usłyszałem, że chcecie walczyć z Monokumą. Ponieważ to był mój plan, to tak chciałem zakończyć grę o zabijanie. Dlatego spytałem Mio, aby to zrobiła. Wypukować Monokumę i Monokupsy. Nie kłam. Ty cały czas chciałeś, aby ta gra o zabójcza gra się konowała. Czy naprawdę coś sobie zrobiła? Nie kłamiesz? Wątpisz we mnie? Oczywiście, zapomniałeś wszystko, co zrobiłeś aż do tego momentu? Nie, zapomniałem. Kłamie. Nie, jak możesz się spodziewać, abyśmy w to uwierzyli? To nie ma sensu. Jeżeli Mio zrobiła broń, dlaczego ona nie uczyła tego zamiast mordowania kogoś? No, jeżeli były tutaj bronie, aby walczyć o Monokumie, powinniśmy walczyć razem. To wszystko twarza wina. Nasza wina? Powiedziałem Mio, no wie, to też wiesz. Około tego czasu, jak spytałem, aby to stworzyła. Powiedziałem jej, że powinniśmy walczyć przeciwko Monokumie, ale ona... Co za pól w dupę? Dlaczego mam robić te rzeczy? Przestań narzekać. To wszystko jest dla... niejebanej, brzydkiej dziwki jak ty, która tylko w tym jesteś dobra. Okej. Ale to jest tak ekscytujące. Kiedy będzie skończone, możemy prawdopodobnie pokazać Monokumę, nie? Tym bardziej, kiedy złączymy siły. Nie bądź głupi, jeżeli to zrobisz, zrób to sam. Ty masz znaczenia, czy obiecaliśmy pracować razem? Ktoś i tak może nas zdradzić. Zdradzić nas i zabić jednego z nas. Niemniej, ta broń nie robi różnicy. Zostaniemy zabici przez X jasy, zanim użyjemy jej. Ja tylko stworzyłam to, ponieważ zostałam poproszona. Nie mam intencji w pokonaniu Monokumy. Nie mam możliwości, abyśmy go pokonali i nie mogę też tutaj umrzeć. Niekiedy wciąż muszę stworzyć coś, co zmieni świat. Więc jeżeli chcesz pokonać Monokumę, rób to sam. Ale jeżeli to zadziała, proszę pomóż mi, okej? Okay? Robię wszystko, aby ci podziękować. Ktoś wciąż nas zdradzi, tak powiedziała. Cóż, Exiasce wciąż się ruszały, na tym czas więcej nie minie, ale... Bała się, aby wam zaufać, goście. Strach zdrady ją pokonał, dlatego ona... chciała zakrwawić swoje dłonie w tej zabójczej grze. Ta idiotka! Ale wy goście jesteście inni. Wy goście, nie stracilibyście strachu dla waszych... Nie przegralibyście ze strachem to, że wasz przyjaciel was zdradzi, nie? Macie pewną determinację, aby walczyć razem i zignorowaliście moje rady wcześniej. I kto ma być na temat zabicia? Nas tylko dla tej teorii? No, dlatego chciałem was, goście, abyście robili co najlepiej. Przestań się nabijać, co ty gadasz? Prawdopodobnie kłamałeś na temat gadania z Miu.
O tak w ogóle, te elektromoty nie były inną rzeczą, jaką Miu zrobiła. Zrobiła też tą rzecz. Tą bombę? No to nie dokładnie bomba, jednakże. Nawet jeżeli nazywa się elektrobombą, to robi... wybucha sygnałem elektronicznym przez naruszenie tych tam partykuł, znaczy partykuł... pierwiastków, które interweniują z elektromagnetycznymi falami. Na 2 godziny każde urządzenie elektroniczne w okolicy 50 jardów będzie włączone. To perfekcyjne dla też sekretnych aktywności, skoro nie zostaje żadnych śladów. To jest bardzo rzadkie znaczy ten wynalazek jest niezły, ale tylko mam 3 z nich, więc musimy używać ich uważnie. My goście resztę musicie rozważyć elektromotami. Rozważyć? Nie mam intencji używać tych podejrzanie wyglądających motów. Na pewno, możesz ich użyć nie tylko przeciwko Monokumie, ale także aby przejść przez podziemny tunel. Zaraz, co? Podziemny tunel? Możesz użyć elektromotów, aby zniszczyć te pułapki w tym miejscu. Idziemy tam. To prawda? No, nareszcie zaczynacie mi wierzyć. Ale uważaj, elektroniczne moty szybko tracą energię. Więc jeżeli użyjesz przeciwko Exiarsom, skończy się to tylko jednym strzałem, łapiesz? Kiedy bateria zniknie, to zajmie 24 godziny, aby się naładowała, więc uważaj. Raczej, skończyłem wyjaśnianie, więc daję wam te mocy. Pozwolę wam gościom to wziąć. Nie interweniujesz dłużej. Nie interweniujesz? Będę patrzył z dystansu, czy coś takiego. Nie chcecie mnie dookoła, tak czy inaczej. Czekaj, zanim pójdziesz, jest coś, o co muszę się ciebie zapytać. Co to za pismo w ogrodzie? Wiadomość, którą Gonta znalazł. Ten świat jest mój, wie, że tak mówi. Napisałeś to? Jeżeli tak, to czemu? Co to? Nie mam pojęcia. Nie grugaj głupiego, twoje imię na nim jest. Musiałeś być osobą, która je zrobiła. Ale nie dałbym... Ale nie zdobyłem niczego przez napisanie takiej wiadomości, nie? To by sprawiło, żebyście mnie podejrzewali, że jestem mastermindem. Mastermindem? No, świat jest mój, Kokichioma. Wyglądałby na kogoś takiego, jakby był mastermindem. No wiem, to wszystko wina Monokumy. Stara się, abyście mnie podejrzewali. A nie martwcie się, naprawdę chcę zakończyć tę grę. Nagle, czarny cień był pomiędzy nami i tak w mgnieniu oka. Gadaj prawdę, co ty robisz? Jak mówiłem... jak mówiłem, chcę zakończyć tą zabójczą grę, to wszystko. Jeżeli porobisz prawdy, to cię zniszczę. Maki Roll, ogarnij! Zabijesz go, jeżeli tego nie zrobisz! Znaczy ty zostaniesz zabita, jeżeli nie zrobisz. Mówię ci, że nie gramy w zabójczą grę! To jest oczekowany Kuma chce! Maki go puściła, a ciało Kogiciego spadło na podłogę. Kurde, jesteś taka chamska. Jak mogę zrobić coś takiego bliskiemu przyjacielowi? Przyjacielowi? Ta. My goście, być może nie myślicie tak, ale ja was widzę jako moich przyjaciół. Dlatego ja wróciłem. Nie będę interweniował dłużej, więc proszę, panujcie... iście ścieżką, którą wierzycie. Kokichi się pozbierał i wyszedł do wyjścia. Jest, poszedł do wyjścia. Zostawił te elektromoty. Co musimy zrobić? Masz mi na temat motów? Muszę mieć jakieś pułapki czy coś. Ale patrząc, definitywnie wygląda na coś, co mi zrobiła. Raczej, odmawiam wierzyć w to, co mówi. Kurczę, no. Ale wiecie, jeżeli to nie kłamstwo, wtedy czy to nie jest nasza jedyna szansa na ucieczkę? Co? Jeżeli uczynimy tych elektromotów, możemy przejść przez te podziemne przejście. Więc dlaczego nie spróbujemy? Możli, aby zrobić to, co Kogiczy sugestyduje? Nieważne, co zrobimy, to będzie bezpieczne, ale... Naprawdę wierzysz w Kokichiego? Nasz cel to aby uciec z każdym, prawda? Jeżeli jest szansa, żebyśmy mogli to zrobić, wtedy powinniśmy to zrobić. Nie mamy wystarczająco czasu. Czasu? No, z Monokumą. Jakby może być nam w drogę. Prawda? To nasza lepsza szansa, abyśmy nie robili teraz zbyt oczywistych ruchów. Więc spróbuj te podziemne przejście z tymi mutami. Wydostaniemy się do zewnętrznego świata. Masz rację, jeżeli uciekniemy... Znajdziemy sekret zewnętrznego świata sami. Nie wiemy, czy to kłamstwo, czy prawda jednakże. Sekret zewnętrznego świata. Rozpacz, o której Gota wspomniał. Czy to kłamstwo, czy to prawda? Musimy się wydostać. Masz rację, musimy spróbować. No jo, to wszystko co mamy. A więc sekret zewnętrznego świata być może też jest kłamstwem. Tak raczej, musimy spróbować, abyśmy nie żałowali. Co robimy, Maki? Znaczy, co chcesz zrobić?
przecież ten młody jest papką. To jest naprawdę zabije tego dup. Nie możesz go zabić, tylko go walnąć. Wiem, dobra, po prostu sprawię, aby została z niego mokra plama. Widzę, więc jeżeli każdy to zrobi, rozumiem. Wtedy przygotuję samą siebie na te przejście. Okej, idziemy. Jednakże, wciąż się martwię na temat tego, że Onkuma jest cichy. Nie pokazał się od tego rzeczenia z rana. Gdzie on jest? Przypuszczam, że nie ma punktu, aby się zamartwić. Nie jeżeli chcę skupić się, aby brnąć do przodu. Jedna rzecz, jaką mogę zrobić, to wciąż brnąć do przodu. Dobra, idziemy. Użyjemy tego przejścia podziemnego na pewno tym razem. Kaito dał nam krzyk triumfalny i zdobyliśmy elektromoty. Tak, idziemy. Będę was dopingowała. Kimiko, też idziesz. Weszliśmy z sali gimnastycznej, wszyscy podjarani. Dobra, też muszę iść. Powinienem udać się do tego przejścia. Wziąłem ten ostatni mod i wyszedłem. Kurczę pieczony, boję się, że damy radę. Boję się, że damy radę. Ja pierdzielę. Jaka wiara. Okej. Okej, zacznijmy! Naprawdę będzie w porządku? Muszę zapisać grę, bo się boję. Boję się, że ktoś zamuczy. Tylko się boisz. Oczywiście, że będzie okej, okay, nie? Wyglądasz, że też się martwisz, Kimiko. Hej, nie ma o co się martwić. Oczywiście, że to trochę niebezpieczne, ale... Jesteśmy elitarni, nie? Jeżeli będziemy pracować razem, wszystko będzie w porządku. Te słowa. No, nareszcie wypełnimy życzenie Kaede. Więc pracujemy razem, aby uciec z tego miejsca razem. I kiedy się stąd dostaniemy i będziemy na zewnętrznym świecie, dlaczego nie zostaniemy przyjaciółmi? Tak, zrobiliśmy obietnicę razem. Nasza obietnica pracować razem, aby się stąd wydostać i zostać przyjaciółmi. Teraz jest czas, aby pełnić tą obietnicę. Będę was dopingowała, gości! Też musisz to zrobić. To prawda. To jest dokładnie prawda. Aby dotrzymać obietnicy, której zrobiłem, skoro zrobiłem Skaidę, nie poddam się. Nie mogę się poddać. Zaszedłem tak daleko. Nie mam wyboru, ale wierzyć. Z tymi motami, które Miu nam dała, wiem, że możemy to zrobić. Muszę w to wierzyć. Wciąż to sobie to powtarzałem, jak wbijałem do tunelu. Kurczę, nie wiem, jak to działa wszystko. Dobra, spróbuję, czekajcie. Dobra, lepiej przyciskmy się teraz. Serio? A teraz co? Jezu. Nie mogę iść. O Jezu. A, bo wszyscy uderzają, więc bronimy się nawzajem też. No dobra. Co jest? Kurwa! Dobra. Co to? Clear? Clear. Nic nie widzę. Aha, pewnie tam jest dziura, której nie widać. Mogę po tym zejść? Kur... O co chodzi z tą drabiną? Nie mogę podskoczyć. Tego naprawdę chyba na klawiaturze nie można zrobić, bo na przykład tutaj mi w ogóle nie reaguje. Dobra, biegniemy! A nic się nie stało. Ja pierdolę!
Ja pierdolę, jak wygląda. Dobra, idziemy. Co to jest? Checkpoint? Oczyściłeś. Clear. Sektor clear. Nareszcie udało nam się wyjść z tunelu. Trochę minęło, a tak, że aż myśleliśmy, że nie ma końca. Ale tutaj jednakże był koniec. I na końcu było tutaj jakiś napis. Aha, super, nie no, fajnie. Fajnie. Czy to wyjście? No to wygląda, spójrz tam. O Jezu, kojarzę te drzwi. O, to drzwi, po drugiej stronie tych drzwi. No, prawdopodobnie tam jest zewnętrzny świat. Ja pierdzielę, znam te drzwi. Nie, zrobiliśmy to, nareszcie możemy uciec. Nie do końca. Nie miej swoich nadziei, musimy wiedzieć, czy tam jest właściwie zewnętrzny świat. Masz rację, nie wiemy, jak zewnętrzny świat wygląda. O, w porządku, Monokuma prawdopodobnie nas okłamał. Nie, bo pewnie te akademie jest normalne, więc meteoryty prawdopodobnie zniknęły. Wszystko będzie okej. Znaczy, otwórzmy drzwi. Będziemy mieć wiele czasu, aby gadać potem. Te drzwi wyglądają podobnie do tej elektronicznej bariery naprzeciwko hangaru z Excelsjami. Dopóki ich nie wyłączymy, nie będziemy mogli wejść po tej drzwi. Okej, rozejrzyjmy się. To mi przypomina trochę... Chyba w NASA mają po prostu takie... Te... Pokoje. Jezu, jak pokoje. Tam, gdzie cząsteczki się zderzają. To kontrolny panel do bariery. Jest jak jeden z tych w hangarze z ekscesjami. Powinno móc to wyłączyć przy pomocy kodu. Kodu? Ktokolwiek zna? Ha! Nie wiemy tego! Nie włączymy tego! To jest elektroniczne! Musimy tylko dostać przy pomocy mota! Ma też ten zamek, jest kontrolowany elektronicznie, więc możemy użyć mota, by go otworzyć. Okej, spiszmy panel motami, aby otworzyć tę wielką bramę. Wtedy wszystko się zakończy. Powiem do zobaczenia tej akademii i grze o zabijanie. Nareszcie, gra zabójcza gra się zakończy. No, wróćmy do naszych normalnych żyć. Normalnych żyć? Za tymi drzwiami jest nasze normalne, spokojne, nudne życie. Będziemy mogli pójść do domu, z tymi normalnymi życiami. Sekret zewnętrznego świata nie może być aż tak okropny, prawda? Idziemy! Nareszcie jest czas, aby zdać tej akademii i... kłamstw. I z tym, Kaito machnął elektromotem i... walnął w kontrolny panel. I teraz powinien lecieć jakiś utwór w stylu... Kurczę, myślałbym, że będzie jakiś Goodbye of the Ultimate Academy albo coś. Zamek się wyłączył. Lock disabled. Jej, drzwi się odblokowały. Teraz możemy otworzyć bramę. Pracujmy razem. Tak, możemy to zrobić. Nareszcie się stąd dostaniemy. Podbiegliśmy do drzwi. I naszymi własnymi dłońmi, naszą całą siłą... otworzyliśmy drzwi. Nasze drzwi do przyszłości. Przyszłość nadziei i rozpaczy. Co to jest? Co się dzieje? Co to jest? O Jezu, nie mogę oddychać! Nie mogę oddychać! Pewnie Monokuma nas ocalił. Drzwi są teraz zamknięte. Ledwo przytomni, usłyszeliśmy odgłos w naszych głowach. Skąd bierzemy? Co? Cię stało? Gratuluję! Zakończyliście zabójczą grę! Kokichi? W porządku. Pozbierajcie się. To nie byłoby zabawne, gdybyście tu umarli, nie? Wasze życia są bardzo drogocenne dla ludzkości. Co? Ludzkości? Dobra, tutaj zaczyna się zabawa. To nareszcie czas, aby wyjaśnić wszystko. Potrząsnąłem moją głową. Trochę mi się kręciło w głowie. Ziemia dookoła mnie się kręciła, ale udało mi się stanąć. I w tym czasie... Ty,
właśnie było. Co się dzieje? Po drugiej stronie tych drzwi był... Gdzie my jesteśmy? Co to za świat? Co tu się dzieje? Dzień dobry każdy, jak się czujecie? Okropnie? Oczywiście, że tak, ponieważ teraz znacie prawdę z zewnętrznego świata. Prawdę z zewnętrznego świata? Widziałeś to, nie? Zewnętrzny świat, którego tak pożądacie, nie istnieje. O co ci chodzi, że nie istnieje? Chcesz wiedzieć? Wtedy powiem. Jestem trochę smucony tym samym kłamaniem. Tylko co teraz, o teraz mówię, będzie prawdą, okej? Okay? Dobra, wszystko zaczęło się z tą rozpaczą, która spadła z nieba. Kurwa, czemu zaczęła z nieba spadać? Nie było sposobu, aby uniknąć tych meteorytów, które leciały w ziemię. Liderzy każdej nacji zrozumieli, że nie można uciec od tego końca świata. Czyli koniec świata? O czym ty mu... Kurde, lepiej się nie przeszkadzał, bo nie będę powiem wszystkiego, okej? Okay? Ale... Kibo, powinniśmy wysłuchać, co ma do powiedzenia. Kontynuując, gdzie skończyłem. Liderzy całej nacji chcieli uniknąć tego, aby ludzka rasa została smyta, więc wymyślili plan. Projekt Gopher. Plan, aby dać utalentowanych ludzi do statku kosmicznego, po to, aby im pomóc uciec z końca świata. Tak, aby znaleźć kolejną planetę, gdzie ludzkość mogła przetrwać. Projekt Gopher nie był zaimplementowany, aby zająć ludzką rasę, ale bardziej, aby wysłać w przestrzeń ludzką rasę? 16 młodych i utalentowanych ludzi ze średniej szkoły zostało wybranych do projektu Gopher. Tade, Adamy oraz Ewy Nowego Świata były znani jako elitarni studenci. Ale ta 16 odmówiła, aby brać udział w tym planie. Cóż, oczywiście, żeby nie chcieli. To co, woleli zdechnąć na ziemi? No kurwa, logika. Jakbym miał wybór, to bym leciał. Nawet jeżeli się nie czuję dobrze w przestrzeni kosmicznej, tak mi się przynajmniej wydaje, no to bym, wiecie. Wolę kurwa mdleć będąc w kosmosie niż... Chociaż kurwa, to jest dobre pytanie. Wolałbym mdleć cały czas widząc kosmos dookoła siebie, czy wolałbym umrzeć na Ziemi? Chyba bym wolał umrzeć, kurwa, bo to byłoby masakra. Nie przywykłbym. Kurwa. Dobra, nie powinienem o tym mówić, bo już mi się zaczęło kręcić w głowie. No oczywiście, żeby nie chcieli. Przetrwanie samemu, rodziny oraz przyjaciele zostawieni z tyłu, aby umrzeć. Tak jak właśnie tam było. Więc 16 studentów starało się uciec z tego projektu. Usunęli swoje wspomnienia, aby zapomnieć o elitarnych talentach, aby być normalnymi uczniami. Czyli te I want to die with everyone było właśnie temat rodziny i tak dalej. Ale to było dookoła tego czasu, kiedy pewien kult urósł w siłę. Ci, którzy wierzyli w koniec dni, byli przekonani ludźmi, którzy zasługiwają na to meteoryty. I odkryli projekt Gopher, zrobili plan sabotażu. To wtedy, kiedy elitarne polowanie się zaczęło. Elitarne polowanie naruszyło całą ludzkość. Ci naruszeni przez to szukali tych 16 studentów. Jak na kontrę, organizacja odpowiedzialna za projekt Gopher dała mylną informację, twierdząc, że cała 16 studentów umarła. Aha! To były nasze wspomnienia z tego pogrzebu. Z tym, oni mogli zamknąć elitarne polowanie, zdobyć tych 16 uczniów i wykonać projekt Gopher. Arka została odpalona sukcesem i po tym meteoryty, pomimo tych meteorytów i destrukcji Ziemi. 16 elitarnych studentów zostali wysłani w przestrzeń jako ostatni ocaleni z ludzkości. I ta arka to prawdziwa tożsamość tej akademii. Co? Elitarna akademia dla utalentowanych młodocianych jest właściwie gigantycznym statkiem kosmicznym, kolonią. Co, akademia? To jeden gigantyczny statek? No, kolonia? Co ty gadasz? Naprawdę myślisz, że w to uwierzę? No, wstrzymaj się, ta historia jeszcze się zakończyła. Nie myślicie, że to dziwne? Dlaczego wy myślicie, że zabójcza gra się wydarzyła w Arce, ostatniej nadziei ludzkości? Właściwie, organizacja za projektem Gopher zrobiła jedną pomyłkę. Okropna osoba, ukryta pomiędzy 16 ludzi,
którzy mieli być ostatnimi osobami, które mają przetrwać z ludzkiej rasy. Co? To był lider organizacji z kultu, który próbował zniszczyć projekt Gopher. Nie ukryli się pomiędzy ostatnimi, którzy przetrwali i przygotowali robota na tym statku. Jep, ten robot to Monokuma. Oryginalnie 16 wybranych miało po prostu usnąć i mieli się obudzić dopiero kiedy statek znajdzie odpowiednią planetę, ale Monokuma manipulował Arką i zwrócił ją na zrujnowaną ziemię. Ja pierdolę. Jednakże 16 powinna się obudzić na innej planecie. I tam się mieli odsunąć właśnie. A teraz są tutaj. I rzuciliśmy na ziemię, to oznacza... Co właśnie widzieliście? To sama ziemia. To dokładnie to. To jest ziemia po kilku tysiącach lat, kiedy sobie spaliśmy. Ziemia zniszczona przez meteoryty, bez tlenu i żyjących kreatur. Ziemia bez miast albo ludzi, których znacie. To jest prawda za zewnętrznym światem. Nie ma tutaj miejsca dla was, frajerzy, aby wrócić do domu, dlatego to jest bezpieczne, aby wyjść. Zewnętrzny świat już dłużej nie istnieje. Nie istnieje? Ziemia i ludzka rasa umarli lata, wieki temu, oprócz tej ostatniej szesnastki. No, siódemki. To kłamstwo! Definitywnie to kłamstwo! Nie wam mówiłem, że nie kłamałbym. Jestem zmęczony, kłamanie, wiecie? Raczej, możecie przyznać. Wiecie, znacie kult, o którym wspomniałem? Ten lider to ja. Ha? Co uznacza, że mastermind, który wślizgnął Monokumę do Arki, to... Ja. Koichi, jesteś mastermindem? Nie chciałem po prostu zniszczyć projektu Gofra. Chciałem zrujnować... O Jezu. To w najgorszy możliwy sposób. Więc wymyśliłem plan. Co mogłoby być o wiele gorsze niż ostatnia szesnastka, która miała przetrwać z ludzkości, która zabija się nawzajem. Co? Ty? To kłamstwo! To musi być kłamstwo! O, chcesz, abym teraz kłamał? Ale goście zawsze mówiliście mi, aby tego nie robić. Dobra, pokażę wam. Dowód, że ja jestem mastermindem. Koichi wyjął coś, jak wygląda kontrolny panel z kieszeni i zaczął w niego klikać. Minutę później Monokuma się pojawi, nie? Co się dzieje? Myślałem, że tylko monokupcy mogą mnie kontrolować. No, jestem inny. Skoro jestem mastermindem, kontroluję wszystko w tej szkole. Boże. Tak długo jak mam tą kontrolkę, wszystkie Exialsy ruszają się na moją wolę. Więc naprawdę jesteś mastermindem? Zawsze podejrzewałem cię od początku, ale żebyś był mastermindem. O, wygląda, że nie bierzesz, Suichi. Jestem taki rozczarowany w ciebie. Nawet dałem ci jej wielką podpowiedź, ale wciąż nie załapałeś. Kiedy? Aha. Ja czekałem. Czekałem tak bardzo, abyście ogarnęli to sami. Podpowiedź? To wpiłeś tą wiadomość jako... Podpowiedź? Jezu. Znaczy czekałem tak długo, abyście wiedzieli, kiedy dostaliście. Przypuszczam, że ta drogocenna wskazówka była stratą. Wszystko ponieważ wy ufaliście sobie nawzajem. Hmm? Mówię wam, wy goście powinniście wątpić w każdego. Wy goście powinniście zrozumieć, czy byłem mastermindem wcześniej. Nie byłoby nie ofiar. Właściwie Kaede miał dobry pomysł, aby spróbować zabić mastermindę na początku. Jednakże źle, gdy zabiła mnie wtedy, to gra o zabijanie by się zakończyła. O co ci chodzi? To jest prawda z tą zabójczą grą, cóż. Wygląda na to, że jest teraz takie nudne, nie? Nie każdy mógł organizować zabójczą grę, tylko z 16 osobami, które przetrwały, wiesz? Mówisz, czy to jest prawda? My po prostu byliśmy cały czas tak prowadzeni przez ciebie przez cały czas? O, wkurzyłeś się, więc co zrobisz? Ryj, oczywiście jestem wkurwiony! Nie widzisz, że wygrałeś, ponieważ masz Exiasę po swojej stronie. Ponieważ mamy elektromoty. Co? Co się stało? O, typowy Kaito. Przypuszczam, że rzeczy nie idą w twoim stylu. Szczęście dla mnie, zabrakło ci baterii. Elektromoty? Na ten moment, jego elektromot, jego padła, nie tylko Kaito. Każdy elektromot padał. Mówiłem wam, nie? Problem jest taki, że bateria szybko się kończy. Ale... Być mało dłużej niż skalkulowałem, więc właściwie zacząłem się trochę denerwować.
Wykalkulowałeś to? Nie martw się, to. Twój mały mózg jest zbyt inny od mojego. Nie patrz tak na mnie. Uderzenie mnie niczego nie rozwiąże też, nie? Nie możesz przesić zmarłych i nie możesz zwrócić ziemi do normalności. Prawda? Ale moment, jeżeli on kontroluje Monokumę i w ogóle... Znaczy nie no, stworzy Monokumę, tak? To czemu musiał się dogadać z Monokumą? W kwestii tego motywu. To nie ma sensu żadnego. On kłamie? On kłamie, że jest Mastermindem. I Plara... O Jezu. Moment. Przy pomocy tej karty wszedł do biblioteki, tam zgarnął ten panel do kontrolowania eksercjami i udaje tylko Masterminda. Co nie? Nawet w tej sprawie. Nie ogarnę tego, jeżeli ci nie walnę. Kaito, czekaj! Próbowałem poczekać Kaito, zanim pobiegł, ale nie mogłem go zapaść na czas. Kurczę, twoja głupość nie może być wyleczona, dopóki nie poczujesz trochę bólu. Nie! Ale krzyk Maki był w bólu. Przed naszymi oczyma Kaito mierzył prosto w Exialsa? Na odwrót, Exials po prostu wbił się w Kaito, a i tak go złapał. Wisiał sobie pusto w dłoni Exialsa, jak jakaś lalka. Nie martw się, nie jest martwy. Ale wiesz teraz. Nie macie po co nam walczyć, Mastermindem. A te Exialsy oryginalnie były machinami nas bronić. Były zbudowane, aby bronić nas przed niebezpieczeństwami, które mogą wyskoczyć na kolejnej planecie. A teraz, że to niedorzeczne. Jak bardzo są dawa zastraszeniem. Maki się wkurza. Dawaj, Kaito. Maki? Dawaj, Kaito, wstecz! Jej oczy błagały morderstwo. Maki spojrzała na Kokichiego i ruszyła się do niego. Nie, Maki, nawet jeżeli ty... Puść, chcesz umrzeć? Maki! It's no use. No faktycznie, it's no use, to ją puść. Nie puszczę cię! Nawet jeżeli mnie zabijesz, nie puszczę! Proszę, Maki! Niedorota, panie Eita detektywie. To było dobry pomysł, Shuichi. Ale twój talent jest raz bezużyteczny. Zagadki za zabójczą grą, sekret zewnętrznego świata, tożsamość Masterminda są rozwiązane. Nie potrzebuj detektywa już dłużej. To jest prawdziwe zakończenie. Zakończenie? Nie to jest zakończenie? Wtedy co powinniśmy teraz robić? Jeżeli świat jest zniszczony i jesteśmy ostatnimi ludźmi, co mamy teraz robić? Hmm? No co? A co na temat tego, że będziecie robić co chcecie? Nie! Ja wiem, że zacząłem tą całą rzecz, ale znudziłem się, więc wybaczcie, goście. Dlatego chciałem ujawnić prawdę. Chciałem zobaczyć największą rozpacz na waszych twarzach. Jej, to nie znam teraz dodaną satysfakcję, więc wy goście jesteście wolni robić cokolwiek chcecie. Wstrzymaj się. Byłeś osobą, która zaczęła to? To jest nieodpowiedzialne. My goście popełnialiście zbrodnie razem, albo się zabiliście razem. Zróbcie samobójstwo razem, albo zabijcie siebie nawzajem. A może zmienicie zdanie i zostaniecie tutaj? Róbcie co chcecie. Dzięki barierze szkolnej, nic tej bardzo wiele tlenu. Jest arka projektu Gopher. Pomina być ostatnią nadzieją ludzkości. No, ale wiedzieliście. Powietrze po drugiej stronie bariery nie jest prawdziwe. Tylko nas w funkcji ARK. Miała pomóc zapomnieć, że jesteśmy na statku kosmicznym. Znaczy, ta gra o zamianie się zakończyła. Możecie robić co chcecie teraz. Nie wiem co robić. Co ty planujesz zrobić z Kaito? A, chciałem po prostu, abyś się trochę uspokoił. Taki idiota z gorącą krwią, jak on robi tylko kłopoty. Robią cokolwiek chcą, bez myślenia o konsekwencjach. To tylko on. Mogę się zmierzyć. Ale jeżeli sprawia, że wszyscy jesteście powiązani, to totalnie rozczarujące. Także zabójcza gra może zacząć się ponownie, jeżeli pozwoliby mu biegać. Znaczy, Shuichi. Mogę mieć... Haha, wiedziałem. Czy mogę mieć ten alarm do hangaru Exiasi ponownie? Ten przełącznik w sobie. Co? Myślałem, że to było perfekcyjne miejsce, aby tam trzymać Kaito. Nie dawaj mu go, Shuichi. Dawaj, Shuichi. Nie dawaj go mu. Wiesz, co się stanie, jeżeli tego nie dasz, nie?
ta szkoła jest moja i ja jestem królem. Ja, Kokichi Oma, mastermind i król elitarnej akademii dla utalentowanych młodocianych. Tak, świat jest mój. Wybacz, Maki. Zabije mnie. Nie mogłem spojrzeć w oczy Maki. Dałem Kokichiemu to, co chciał. Dzięki. Uśmiech zły, a wciąż niewinny Kokichiego był pomiędzy na jego twarzy, jak brał klucz. I wtedy po prostu wyszedł. On rozwiązał zagadkę, całą zagadkę dla nas i wyszedł. Zostawił nas tutaj z tą prawdą. Prawdą o naszej rozpaczy. Maki? Świnia. Wiem. Ja nie rozumiem siły. Nie mogę walczyć wstecz. Nie mogę tego zrobić. Wali mnie, błagam. Wali mnie. Nie walnę. Nie wala. Kurwa. Tsumugi, w porządku? Ma takie spojrzenie na 1000 yardów. Nie, lepiej bym z nią teraz nie rozmawiał. Flip, flip, flip. Kimiko, w porządku? Czy ja w porządku? Jak może być w porządku? Zewnętrzny świat, wszystko zniszczone, każdy jest martwy. Każdy w szkole, każdy w sąsiedztwie są martwi. Uspokój się, Kimiko. Co mam teraz robić? Nie mam punktowy już żyć. Kibo? Witam, Akademia jest statkiem kosmicznym, a my jesteśmy ostatnią 16. To zaucza gra, w którą graliśmy. Dlaczego pozostałość ludzkości byli przeciwko sobie w świecie, który już nie istnieje? I mastermind, który to zrobił i zmusił nas do brania udziału, to Kokichi. A nie mogę, mój mózg! Czuję się, jakbym miał zaraz mieć spięcie. Ja też. Ta cała prawda została ujawniona. Konkluzja. To jest koniec. Nie ma zewnętrznego świata. Zostaliśmy ostatnimi ludźmi tutaj. Próbowanie wyjścia na zewnątrz jest bezużyteczne. I graliśmy w zabójczą grę dlatego. To wszystko było bez większego znaczenia. To jest konkluzja. Nonsens, więc po co wszyscy tutaj umarli? Aha, jest to ta rozpacz, o którą Gonta czuł. Tak wiele rozpaczy, że chcesz umrzeć. To naprawdę jak to? To jest, jeżeli tak jest, lepiej byśmy umarli o wiele wcześniej, gdybym ja umarła. Wtedy to wszystko koniec. To prawda. To jest koniec wszystkiego. Nasza historia kończy się tutaj. Nie będzie więcej śmierci, ani więcej zabójczej gry. To wszystko jest już bez większego znaczenia. Prawdą jest, że... my wszyscy powinniśmy umrzeć już długi czas temu.